Dzień dobry Państwu, witam ze studia SO Haczew. Dzisiaj kolejny wywiad. Mam dwie bardzo miłe panie w studio. Kamilę Szatkowską. Dzień dobry. I Angelikę Karnowską. Dzień dobry. Ja przypomnę, że sponsorem dzisiejszego wywiadu jest Galeria Optyczna Śliwińscy z Sochaczewa. Panie pochodzą z Teresina i opowiedzą nam o pewnym projekcie, który jest realizowany w tej miejscowości, ale mam taką propozycję, żeby zacząć od osoby już legendarnego, niestety nie żyjącego dyrektora szkoły w Teresinie, dyrektora Stanisława Wójcika. Tak, zaczęliśmy projekt o nazwie roboczej Malczan, który oczywiście się przyjął. Zostanie wyremontowany jego legendarny żółty maluch, którym jeździł do pracy przez 33 lata, jak był dyrektorem w naszej szkole. No i tak go odkryliśmy jakoś. Ale tak słyszałem, że ten maluch to nie służył tylko do jazdy do pracy. No. Kolokwialnie to był do naganiania uczniów do szkoły, żeby dzieci nie chodziły na wagary. No tak właśnie słyszałem, że dyrektor Wójcik jeździł, zbierał tam po okolicy tych, co uciekli na wagary i potem sobie młodzież kondycję szlifowała, biegnąc przed samochodem. Tak, to jest anegdota, ale bardzo prawdziwa, bardzo... Dużo ludzi o tym opowiada, nawet prywatnie słyszałam od córki, że to jest fakt, że otwierał szybę, mówiąc, będę przyspieszał i no niestety młodzież musiała się zbierać przed tym, jak on jechał. No i w tym sposobem bardzo wielu uczniów skończyło tą szkołę. Ja osobiście miałem tą przyjemność poznania dyrektora, ponieważ kilkakrotnie bywałem na maturach w Teresinie w szkole. I właśnie on opowiadał o różnych rzeczach, natomiast taką małą tajemnicą, której niewiele chyba osób wie, to jest to, że był takim stuprocentowym gołębiarzem. Hodowcą gołębi. Tak, był hodowcą gołębi pocztowych. Hodował je, wywoził je na przeloty, to się chyba tak fizycznie nazywa. Nawet jego gołębie latały z Niemiec, Holandii, Danii, gdzie on osobiście nigdy w życiu nie był w tych krajach, no ale jego gołębie wszędzie były. Wszędzie były, właśnie tym się bardzo, bardzo szczycił. Natomiast dla mnie był taką fajną osobą, bardzo ciepłą. W rozmowach, przynajmniej ze mną, chociaż wiem, że potrafił i rękawicę bokserską założyć, jak miał rozmawiać z uczniem. Podobno strzygł, podobno golił. Na tamte czasy była to bardzo dobra forma jakby wychowania młodzieży i przez to te dzieci, uczniowie, rodzice mają szacunek do tej pory do jego osoby, jego metod wychowawczych i tak przypuszczam, że 60% z tych ludzi nie skończyłoby już tej szkoły, jeżeli nie byłby takim dyrektorem, jak był. Był też ojcem, pomagał tym dzieciom, radził. A szczególnie, że przynajmniej dwa pokolenia zawsze były jego uczniami. Czyli zdarzało się, że i rodzice, i dzieci. I właśnie jeżeli stworzyliśmy ten projekt, to właśnie ten projekt ma to na celu, żeby tym rodzicom się przypomniało, jaki jest zespół szkół w Teresinie i żeby przysłali te swoje dzieci, że u nas nie wygasło to, jak się wychowuje dzieci, że wpajamy w nich patriotyzm, że to jest rzecz ważna, i że oni są dla nas ważni. Dziecko u nas w szkole nie jest osobą trzecią. Każdy z nauczycieli zna to dziecko z imienia, nazwiska. Patrzymy, jakie ma najlepsze potrzeby, jakie dobre strony i wyciągamy to z niego. I są tak naprawdę, każdy z nauczycieli podchodzi do dziecka indywidualnie. No jest to tyle trochę łatwiejsze u was, że to nie jest taki moloch ta szkoła, że jednak tych uczniów jest jak na razie niewiele, chociaż życzę wam, żeby było jak najwięcej. No w dobrych czasach, jak był pan Wójcik dyrektorem, w szkole uczyło się nawet 600 uczni. My na tą chwilę mamy około 200, ale cały czas się rozwijamy. I tylko pogratulować. Dziękujemy bardzo, żeby nie zapeszyć. I szkoła w Teresinie właśnie nie jest znana z nazwy, że to jest zespół właśnie szkół, tylko że to jest szkoła Wójcika. Że o tym kardynale tam mało kto mówi, który jest patronem. No tak. Tego już nie możemy zmienić i dlatego
jak powstał ten, powstaje ten Malczan, ta jego symbolika jaką będzie. Projekt będzie otwarty w kwietniu, tak myślimy, na dni otwarte szkoły. I że ci uczniowie, rodzice napłyną, żeby chociaż go zobaczyć i przypomnieć sobie te stare czasy. Może ja biegłem przed tym maluchem, może gdzieś mnie złapał, jak paliłem w lesie. No i może zrobiłem te 60 pompek albo mnie ostrzykł, tak? I tak chcemy, żeby ten symbol powrócił, te dobre wspomnienia i żeby przyszłe pokolenia, które będą się tam uczyły, żeby wiedzieli, że to jest szkoła z tradycjami. Tradycjami, oczywiście, bo tradycja jednak jest bardzo ważna. A tak, dzieci muszą mieć to wpojone. Takie. Nie wiemy, czy taki, który się uczy na jedynkach, za chwilę nie będzie starostą, wójtem, a kiedyś ktoś w niego po prostu nie zainwestował. Właśnie ten projekt, zaczynacie go realizować i na czym on konkretnie polega? Odnaleźliśmy w garażu samochód pana Stanisława, tak jak mówimy, żółtego Malczana. Chcieliśmy do tego projektu podejść z sercem. Nie chcieliśmy, żeby ten projekt był taki sztampowy, taki ma ten maluch miał serce, pan dyrektor ma serce, nasz obecny dyrektor ma serce, więc my chcemy, żeby ten maluch w tym maluchu też zabiło serce na nowo. I tak projekt powstał tak na zasadzie rodzinnej. Tak troszkę. No właśnie, no bo kto jest zaangażowany w realizację? Absolwenci w bardzo dużym stopniu. My jako Rada Rodziców. No i obecny nasz dyrektor, on go odnalazł gdzieś tam w garażach. Kiedyś od parunastu lat wychowawca i nauczyciel naszej szkoły. Gdzieś go tam odkurzył, gdzieś powstał, żebyśmy go zrobili. Zrobiliśmy szybkie telefony, burzę mózgów i projekt tak naprawdę w ciągu dwóch tygodni zaczął żyć. Ale tak konkretnie, jakieś patronaty, które dostaliście może? Dostaliśmy, głównym patronatem oczywiście jest starostwo powiatowe w Sochaczewie. Stowarzyszenie Fiaty 120, Sochaczewskie Fiaty 126P bardzo nam wspierają, no i AK Graphics. To jest taki, tak naprawdę taka ostatnia firma, która nas najbardziej wspiera, prywatnie mój syn. A władze lokalne? Wójt gminy Teresin otworzył dla nas bardzo serce. Prywatnie znał pana dyrektora Wrójcika. Jeszcze nie było szkoły, jak oni razem współpracowali, więc wójt pełnym sercem nas wspiera jako tam lokalnie u nas, że jest Staresina i mam nadzieję, że ta współpraca jeszcze bardziej zaowocuje. Ale chyba nie tylko sercem, bo do realizacji takiego projektu no, nie da się ukryć, potrzebne są pieniądze. To tutaj właśnie mamy zapewnienie starostwa powiatowego. Oprócz tego też mamy takich sponsorów prywatnych. My jako Rada Rodziców to też wspieramy po prostu ile możemy. Zbieramy każdą złotówkę, bo remont takiego maluszyny, możemy powiedzieć, to nie są małe pieniądze. Nie chcieliśmy w ogóle, żeby ten maluch był zamknięty w szkole i żeby to tylko powiedzmy tam jedna klasa albo tylko jedna grupa osób robiła remont tego malucha. Ponieważ jest to taka rzecz dla nas ważna jako rodziców, ale też i dla szkoły i dla legendy w ogóle naszej szkoły, gdzie uczą się nasze dzieci, dla absolwentów, żeby to było udostępnione dla wszystkich, bo osoba pana Wójcika bardzo jest znana tutaj w naszej okolicy i nie chcemy, żeby to właśnie, żeby ten duch był zapomniany, tylko żeby to żyło cały czas. A ten maluch będzie jeździł na największe imprezy, bo to nie będzie eksponat, tylko to jest, będzie samochód, który będzie jeździł na największe imprezy, nie dosyć, że tu lokalne. Czyli Dni Sochaczewa, czy u nas Noc Czerwcowa w Teresinie, ale na te zloty maluchów właśnie Stowarzyszenie Sochaczewski Fiat 126P przygarnął nas, dał nam swoją naklejkę i będziemy jeździć razem z nimi i nie tylko na tutaj rynek lokalny, ale gdzie indziej też będziemy mówili, że jest taka szkoła z tradycjami i to wszystko będzie opowiadane, opisywane gdzieś multimedialnie. I mamy nadzieję, że ci dzieci z dalszych okolic też spłyną tutaj do szkoły. Czyli jak jakaś parada będzie w Teresinie, to na cele jedzie w pierwszym rzędzie wyremontowany maluszek. No, najwięcej pracy, tak naprawdę nie możemy zapomnieć o
chłopaku, który chyba najwięcej wsadził serca w tego malucha, czyli o Radku Szwarczewskim, to jest nasz główny mechanik. On ze swojej doby 24 godziny i 23 godziny spędza przy tym maluchu. Remontuje go razem z uczniami. Przy okazji, nie dosyć, że go remontuje, to uczy dzieci zawodu. Tak, uczy ich spawać, szlifować, obsługi narzędzi, wszystkiego, gdzie te umiejętności przydadzą im się później. Bo tak naprawdę, jak są spawaczami czy ślusarzami, będą wykwalifikowani w tym zawodzie. Czyli jest szansa, że ten projekt obejmie nie tylko maluszka jednego, ale te wasze warsztaty, które były przy szkole. Tak, to jest nasz, w tym roku jest to nasz największy projekt i najbardziej ważny, ponieważ na bazie tego malucha i tego remontu właśnie Radek i grupa jeszcze osób związana właśnie też ze szkołą montują krótkie filmiki instruktażowe, jak w ogóle się remontuje różne części malucha. Silnik, takie silnik, rzeczy. Tak. Oni to rozbierają, nagrywają, składają. I takie filmiki będą dokładane do tych naszych postów, które się ukazują raz w tygodniu. Plus jako też nauka dla dalszych. Tak. Czyli jest szansa, że jednak zawód mechanika samochodowego wróci do Teresina. Taki zawód powstał w Teresinie we wrześniu. Te dzieciaki są codziennie umorsane od stóp do głów. Ale widać, i pracują i są bardzo zadowoleni z tego, co robią. No bo w sumie tak jak w szkołach zawodowych się pracuje u kogoś, praktyki ma. Oni mają te praktyki u siebie i jednak dotykają tej legendy. I być może to ich jeszcze dodatkowo mobilizuje. Mi się wydaje, że tak naprawdę zapłata dostanie w kwietniu za tą ich pracę. Jak oni zobaczą, że to im się opłacało, że ktoś to doceni, ktoś to zobaczy i ktoś, kto przyjedzie, będzie to oglądał, tak? I oni później swojemu synowi czy córce będą mogli powiedzieć: słuchaj, ja pomagałem w remoncie tego samochodu, tego symbolu. I może to wpłynie inaczej na te dzieci, tak? Że oni tyle pracy razem z Radkiem wkładają naprawdę w tego malucha. Bez Radka to byśmy nie pociągnęli tym maluchem daleko, pewnie by stał. I kiedy jest ta całkowita renowacja legendarnego malucha zaplanowana na kwiecień? Na kwiecień, na dni otwarte szkoły. Mamy nadzieję go wtedy wytoczyć z naszego garażu już. Ale to już tak odpali się ten silnik, czy na razie będzie pchany? Co my już odpaliliśmy? No, silnik to już był 2 tygodnie temu, odpalany metodą prób i błędów na coś tam. W kwietniu na dni otwarte szkoły jest zaplanowany. Dni otwarte szkoły jeszcze, to nie jest konkretna data. Wiemy, że to będzie kwiecień i że ten samochód wyjedzie o własnych siłach i będzie jeździć. I miejmy nadzieję, że szkoły będą normalnie już działały, a nie tak jak do tej pory, tak? Mamy bardzo duży plac przed szkołą, za szkołą, więc na pewno nawet w czasach pandemii będzie można z zapłotu oglądać. Jest też tak, że nawet jak była pandemia, warsztaty szkolne działały. To te dzieci mogły dalej się uczyć, tak, przy właśnie takich projektach. No oczywiście to nie będzie nasz ostatni projekt, mamy nadzieję, że sobie trochę radzimy i mamy nadzieję jeszcze jeden zrobić, ale to może w następnym razem. A czy to nie będzie gołębnik? Nie, ale przy okazji Malczana chcemy stworzyć galerię ze zdjęciami właśnie pana Stanisława, jak miał gołębie, jak hodował, co nam się ktoś komuś gdzieś zalega, jakieś zdjęcia, jakiś reportaż, to tak naprawdę bardzo prosimy o przekazanie nam tych rzeczy. To stanie, do tego będą odpowiednie opowiadania i będzie taka właśnie galeria poświęcona typowo Stanisławowi Wójcikowi. Może jakaś książka? Takie wspomnienie od rektorze? Może jeszcze nie doszliśmy do książki. Jako kolejny projekt? Nie, no kolejny projekt jest już na myśli, jak nam się uda, zaczniemy we wrześniu. Ale to ten jeszcze kolejny, ten następny. Na kolejny mamy fajnego, mamy ciągnik Ursus jeszcze z czasów wojennych i też mamy jakiś plan do niego, więc, bo on sobie tak teraz stoi, a można coś fajnego z nim zrobić. Ale jakąś legendę będzie trzeba dorobić do tego ciągnika. Coś się dorobi. Coś się dorobi. Czyli na kilka lat do przodu już wiecie, że coś się będzie działo, tak? Tak, bo my nie robimy tego dla siebie.
I to najważniejsze. Ani ja czy Angelika nie robimy tego dla siebie. Niedługo nasze dzieci tak naprawdę odejdą z tej szkoły. Robimy to dla przyszłych pokoleń, dla przyszłych dzieci, że jak rodzice przyjdą, to te dzieci są u nas bezpieczne i mają co robić. To nie są na zasadzie na praktyki sztampowe, że dostaniesz pilnik i piłuj 6 godzin, tylko te dzieci mają fizycznie wykonywać zawód. Mają się go nauczyć od A do Z, żeby przyszły pracodawca, jak stanie dziecko mu na, nie wiem, żeby tam coś robił, to żeby to będzie było wiedziało. Wykształcone pod tym kierunkiem. Oj, podziwiam was za waszą energię i zapał. Mam nadzieję. Przy okazji właśnie też tego projektu renowacji Malucha, to my tutaj z Kamilą ruszyłyśmy też z renowacją warsztatów. No żeby te dzieci miały gdzie, żeby miały komfortowe warunki, żeby niczego im nie brakowało i małymi kroczkami, małymi próbujemy dać im takie warunki, żeby te dzieci właśnie nie odchodziły nigdzie tam do pana, na przykład przyszło do pana Zdziśka na warsztat i sobie kręciło śrubki, tylko żeby miało tutaj pod okiem nauczyciela fachową opiekę i że mają się nauczyć po prostu zawodu, żeby wyszli fachowcami. Bo był czas, że tych warsztatów to wam zazdroszczono. Był czas, później warsztaty niestety podupadły, ale mówię, po zmianie dyrektora. Teraz naszym dyrektorem jest magister inżynier Krzysztof Paradowski, to jest typowy taki ścisły umysł techniczny, który rozumie potrzeby. To jest dyrektor, ale tak jak i dyrektor Wójcik, też jest człowiekiem. Takim typowym człowiekiem, gdzie nasze dzieci też już mogą iść do niego i powiedzieć: panie dyrektorze, bo mam problem, i on go postara się rozwiązać lub pomoże go rozwiązać w jakiś sposób. I on typowo postawił na fachowców. W ogóle stawiamy na fachowców. Jest ich tak mało teraz w tych czasach, że bardzo mało. My stawiamy tylko na fachowców. My kształcimy typowo techników. Teraz powstała szkoła branżowa i na tym będziemy się opierać. No i właśnie na tych techników, na tych fachowców czekamy tu w okolicy. No jeszcze pierwsza tura wychodzi za 3 lata, teraz wychodzi po gimnazjum technicy logistycy, wychodzą technicy mechanicy i technicy mechanizacji rolnictwa. Dzieciaki zdają egzaminy na poziomie 99%, więc nam się wydaje, że to będą naprawdę... Widać, że chcą. Dzieci z przyszłością. To podziwiam was za tą energię i życzę, żeby i w tym nowym roku, i w tych następnych te wasze plany się ziściły. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia przy następnym projekcie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.